Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie. Szanowna Pani Poseł, Panie Wojewodo, Panie Burmistrz, Panie Prezesie, Szanowni dostojni goście różnych tytułów i godności, Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy Rzemieślnicy. To dla nas rzemieślników dzisiaj wyjątkowy dzień. To taka nasza tradycja, że co roku staramy się świętować. Najpierw gromadzimy się przy ołtarzu pańskim, aby podziękować za wszelakie dobro i prosić o pomoc na dalsze lata. Wiele zacnych słów już dzisiaj zostało powiedziane. Ja pozwolę sobie w imieniu Rady Izby Rzemieślniczej, jak również swoim i kierownictwa, wyrazić słowa wdzięczności i podziękowania zarządowi cechu Bochni na czele z kolegą prezesem Andrzejem Zającym. Wyrazić wam słowa podziękowania za przygotowanie tej dzisiejszej uroczystości. Pragnę wam gorąco i serdecznie podziękować i pragnę wszystkim koleżankom i kolegom życzyć zdrowia, pomyślności i siły do dalszego działania. Rzemiosło jest, było i będzie, że są trudne czasy, ale myślę, że po niepogodzie jest słońce. Liczę na to, że to rzemiosło też się odbuduje. Ta dzisiejsza aura troszkę nam pomieszała szyki i organizatorzy też mają pewne kłopoty, ale pomieścimy się, Państwo nam to też i wybaczą. Pragnę gorąco i serdecznie jeszcze raz szanownym gościom podziękować za obecność. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję serdecznie. Pan Andrzej Zając.